teraz już na pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę. Kocham cię. Śnić, czekać, marzyć i być szczęśliwym, bo tak, tak prawdę powiedziawszy, jest to kara za to, że człowiek marzy, śni, stara się być szczęśliwym. Jest to jakby samospełniająca się przepowiednia, ponieważ właśnie Wiola kochała, marzyła, śniła, miała wspaniałego męża. Chciała bardzo dużo w życiu osiągnąć, śpiewanie było jej największą pasją. Prawdę powiedziawszy, to miała wszystko. Miała urodę, miała pracę, miała wspaniałych rodziców, mogła podróżować, mogła spełniać swoje marzenia, kiedy tylko chciała. Mogła oczywiście też śpiewać. Naprawdę kariera zapowiadała się przed nią bardzo wielka. Tylko cóż, w tym wszystkim, co chciała osiągnąć, zabrakło tej odrobiny szczęścia. No i cóż, i dlatego 21 czerwca o godzinie 2 w nocy dostałam SMS-a. Najlepszą z twoich chwil własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych, jak na ten świat nie znaczy nic, nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Przyjaciele z zespołu SCM. Oczywiście jeszcze dodatkowo zagrał piosenkę do Kałuski ze mną Paweł, za co mu serdecznie dziękuję. Koledzy też znali Wiolę i też mieli przyjemność razem z nią występować. I też ją kochali na pewno. Tysiące ulic i serc, ciągle na nowo, pełna nadziei, tak jest. Tak wiele znaczeń, które przenosi nam czas. Zamykam Ci dać to miejsce dla ciebie.
zdobyta przyjaciółka dzięki Violi Agnieszka. Biała, specjalnie dla ciebie. Gdzie Biała teraz mówi do ciotki? Dziecko ciche niezgodzie przyszło nam żyć. Bye.
Ludowska.